Karmy Van Robeys. Najwyższa jakość prosto z Belgii. Jesteśmy dzisiaj w Belgii, w miejscowości Rekkem, gdzie znajduje się firma Van Robeys. Celem naszej wizyty jest to, że chcemy pokazać, co kryje się za czerwonym workiem. Ile pracy, ile energii, ile starań muszą ludzie włożyć, żeby osiągnąć taką jakość. Chciałbym z przyjemnością zaprezentować Toma, właściciela firmy Van Robeys, oraz Romana Seberę, jedynego przedstawiciela firmy Van Robeys w Polsce. Co do jakości waszych mieszanek jestem pewien, gdyż jestem jej użytkownikiem już od 7-8 lat. Natomiast zastanawia mnie, jaki jest klucz do tego, by na przestrzeni lat móc utrzymać taką dobrą jakość. No cóż, od lat posiadamy dobre relacje z farmerami oraz naszymi dostawcami, którzy zawsze na początku sezonu dostarczają do nas próbki różnych nasion, takich jak groch, pszenica, kukurydza, ryż, paddy. My spośród tych próbek selekcjonujemy te, które są najodpowiedniejsze dla nas oraz dla naszego standardu. Każdorazowo, gdy pojawia się nowa partia ziarna od danego dostawcy, dokonujemy szczegółowej kontroli jakości. Ziarno jest porównywane z próbką, która została do nas dostarczona i w przypadku niezgodności taki dostawca zobligowany jest wadliwą partię nasion wymienić na nową, taką jaką potrzebujemy. Dobrym przykładem jest kukurydza, żółta oraz czerwona Bordeaux, z której to jesteśmy znani już od wielu lat. Różnica między naszą kukurydzą a kukurydzą dostępną szeroko na rynku jest taka, iż nasza kukurydza suszona jest w naturalny sposób na polu pod zadaszeniem. Suszona jest wyłącznie wiatrem i słońcem, a nie maszynowo w suszarniach. I to właśnie różni naszą jakość od jakości innych dostawców. Wspomniałeś, Tom, iż relacje z farmerami oraz dostawcami ziaren trwają latami. Nie wiem, jest to może 5 lub 10 lat? Współpraca z niektórymi rolnikami trwa już od ponad 30 lat. Wcześniej uprawiał rolę ojciec, teraz pracujemy z jego synem. Dzięki takim relacjom wszyscy wiedzą, jaką jakość mają nam dostarczać. Wiedzą, że w Van Robeysie zaakceptujemy tylko najlepszą jakość, a ziarna nie spełniające wymogów zostaną zwrócone. Osobiście widząc cały proces produkcji oraz linię technologiczną, ilość zbiorników z poszczególnymi nasionami, precyzję, z jaką każde z nasion jest dozowane, rozumiem, dlaczego na przestrzeni ostatnich lat potraficie dostarczać swoje mieszanki w tak niezmiennym składzie i jakości. Obecna produkcja bardzo się różni od tej sprzed 50 lat. Natomiast na końcu najważniejsze jest dla nas to, by jakość dostarczanych przez nas mieszanek była na najwyższym poziomie. Obecnie możemy wyprodukować więcej oraz szybciej, ale cel wciąż jest ten sam. Bardzo dobra jakość teraz i w przyszłości. Podsumowując wszystko to, co tu zobaczyłem i usłyszałem, mogę stwierdzić, iż w mojej ocenie karmy Van Robeys posiadają najlepszy stosunek ceny do jakości produktu. Tak, to cel naszej codziennej pracy, by nasi klienci byli zawsze zadowoleni. Na terenie firmy Van Robeys znajduje się nie tylko wyłącznie zakład produkcyjny, w którym produkowana jest właśnie karma dla gołębi, również dla ptaków egzotycznych, ale również znajduje się dla lokalnych hodowców sklep bogato wyposażony, z wyposażeniem, karmą, po którym możemy zrobić krótką wizytę. Zapraszam. Firma Van Robeys od 50 lat skupia się wyłącznie na karmach dla gołębi pocztowych i w tym zakresie ma wiele do zaoferowania. Składy jej mieszanek są tak skomponowane, że każdy hodowca znajdzie tu coś dla siebie.
korzystając z wizyty w Van Robeysie, mamy również możliwość pokazać te karmy na kamerze. Są akurat dobrze przygotowanych, opisanych pojemniczkach, więc pokrótce je omówimy. Tutaj akurat wybrałem karmy, które po prostu najpowszechniej są stosowane przez hodowców. Również ja je z powodzeniem od kilku lat stosuję. Są to karmy numer 38, 39, które stosuję po locie. Pierwsze karmienie po cięższych lotach, tak jak już opowiadałem wielokrotnie, stosuję również karmę numer 11, jeżeli trzeba ją dołożyć. Środek tygodnia jest to karma 715, jest to karma 418, którą po prostu mieszam w proporcjach 1 trzecią 715, 1 trzecią 418. Można to rozrzedzić sobie, powiedzmy, również ryżem pady. Także te karmy od kilku lat, numer 38, 39, z powodzeniem stosuję na początku tygodnia. Po prostu nie ma konieczności stosowania różnego rodzaju preparatów białkowych, jeżeli po wyczerpującym locie, po ciężkim locie stosuje się karmy z zawartością właśnie nasion białkowych, które gołębie bardzo dobrze przyswajają. Środek tygodnia są to karmy głównie 715, 418, 715 dlatego, że ona również zawiera w swoim składzie nasiona strączkowe, nie w takim dużym nasileniu jak karma 38 czy 39, ale również ta część tych nasion strączkowych pomaga utrzymać masę mięśniową gołębia. Końcową fazę tygodnia najczęściej stosuje karmę 29, to jest właśnie czwartek, piątek i w zależności od trudu lotu, jaki się spodziewamy, stosuje 29 z domieszką większą lub mniejszą karmy numer 8 lub numer 184. Jest to karma na rynku polskim, która pojawiła się w zeszłym roku, ale jest to karma pomiędzy, powiedzmy, karmą 39 a energią. Jest to taka po prostu karma pośrednia, więc ona nam bardziej pomaga, bo nie wymaga mieszania, powiedzmy, dwóch, trzech karm między sobą. Także karma 184 jest to karma pośrednia, która bardzo dobrze pasuje właśnie na koniec tygodnia w połączeniu z karmą 29. Jeżeli lot ma być bardzo wymagający, to wtedy stosuję karmę numer, dokładam do tego karmę numer 35. Jest to bardzo mocna energia z zawartością nasion słonecznika, z zawartością kukurydzy Bordeaux. Także z tej mieszanki od wielu lat jestem bardzo zadowolony. I również w dniu koszowania, w zależności od tego, jak ciężki będzie lot, stosuję na przykład na lżejsze loty karmę numer 418, która jest karmą lekkostrawną. Ewentualnie przy locie troszeczkę cięższym mieszam 418 w dniu koszowania z 29, a jeżeli bym się spodziewał, że lot będzie trochę bardziej wymagający, to mieszam również w dzień koszowania w karmę 26, na przykład z karmą 35. To są po prostu takie już bardzo duże zapasy energii na dłuższy postój, na przykład w kabinie, albo na lot powyżej 8-9 godzin. Firma Van Robeys ma również w swojej ofercie produkty pozwalające utrzymać gołębie w pełnym zdrowiu przez cały rok. Produkt BronchoStar wspiera wydolność dróg oddechowych i aktywuje siły odpornościowe organizmu gołębia. Ocet Apelazin, nieodzowny w hodowli produkt stosowany w celu zakwaszania wody, jak również wspomagający trawienie karmy przez organizm gołębia. Preparat HIP 100 jest to wysoce energetyczny środek zawierający elektrolity, witaminy oraz minerały. Stosuje się go w czasie lotów, pierzenia i wychowu młodych. Preparat pH Blue Star poprzez obniżenie pH wody zapobiega rozwojowi zarazków, dzięki czemu utrzymuje higienę pojnika i wody. FlexiStar to uzupełniająca substancja dla gołębi stosowana w celu ochrony i odbudowy ścięgien i stawów. Produkt BactoStar zawiera bardzo bogatą mieszankę bakterii probiotycznych. Dzięki jego stosowaniu organizm gołębia zasiedlony jest pozytywnymi bakteriami, które wyniszczane są poprzez stosowanie kuracji antybiotykowych, np. przy leczeniu salmonelli. Preparat PowerStar odbudowuje witalność gołębia, pomaga w efektywnym spalaniu przez organizm składników karmy, jak również stymuluje apetyt i umożliwia równomierne i szybkie przyjmowanie pożywienia. Preparat ProteinStar wspiera przygotowanie do lotów oraz siłę lotu. Działa również pozytywnie na tworzenie upierzenia oraz w okresie zwiększonej potrzeby żywieniowej.
Firma Van Robeys jest również producentem minerałów, które są niezbędne w okresie lotów, pierzenia i wychowu młodych. Bardzo dobrymi produktami są grity z anyżem lub bez niego. Wielce pomocne w hodowli jest też Super Grit Mix, zawierający w swoim składzie wyważoną mieszankę minerałów żwirowych. Gołębie bardzo chętnie zjadają różnego rodzaju pikbloki i mieszanki witaminowe. Dzięki gościnności właścicieli firmy Van Robeys mamy możliwość na kilkuminutowy spacer po firmie w celu przedstawienia Wam poszczególnych procesów produkcyjnych, jak poszczególne po prostu karmy powstają. Naszą podróż po firmie Van Robeys rozpoczniemy od miejsca, gdzie wszystko się rozpoczyna, czyli od doku rozładunkowego. W tym właśnie miejscu 95% wszystkich materiałów, surowców, które firma Van Robeys używa, rozpoczyna swój cykl produkcyjny. Jest to dok rozładunkowy. W tym miejscu zostaje ziarno wysypane z ciężarówki i przemierza kolejne etapy poprzez wstępne czyszczenie, kolejne czyszczenie i do swojego zbiornika, w którym jest przechowywane. Jesteśmy w miejscu, gdzie akurat wszystkie komponenty są mieszane. Są to dwie grodzie, z której różnego rodzaju ziarna z 36 zbiorników są wedle receptury dostarczane i z tego miejsca taśmą wszystkie te komponenty są przemieszczane do mieszalnika właściwego. Obecnie znajdujemy się w biurze, które zajmuje się obsługą całej mieszalni. Widzimy, jest tutaj schemat urządzenia, gdzie akurat jest dozowane są ziarna różnego rodzaju. W tych dwóch, można powiedzieć, taśmociągach łącznie jest 36 bimów, w których znajduje się każdy z nich osobno inny rodzaj ziarna. I tak, zgodnie z tym, co widać tutaj, są różnego rodzaju mieszanki i każda z nich ma swoją recepturę. Dzięki temu firma Van Robeys jest w stanie zagwarantować, że jakość karmy jest ciągle ta sama. Zadana receptura powoduje, że z każdego z tych zbiorników uwalniany jest określony procent mieszanki w przeliczeniu na kilogramy, który właśnie znajduje się w tych dwóch podajnikach, co później na wcześniej sfilmowanym taśmociągu transportowane jest do głównego mieszalnika. Znajdujemy się już na etapie drugiego odsiewu zanieczyszczeń. Już tu jest gotowa mieszanka, odpowiednio zmieszana i jest tutaj przesiewanie, drugi etap przesiewania, odpylania, znowu odciągania tych ułamanych, zniszczonych ziaren, które ewentualnie mogą powstać podczas mieszania. Tutaj ziarno jest kolejny raz przesiewane i to widać, że jeszcze podczas mieszania wytrąca się kolejny pył, kurz, który po prostu podczas mieszania powstaje, więc jest to drugi etap przesiewania karmy. Tutaj widać, jak karma jeszcze od niej jest odsiewane, kolejne drobinki, kawałki, plewy, które powstają już podczas czyszczenia karmy i mieszania. Tutaj znajdujemy się już w końcowym etapie, gdzie ziarno przechodzi swoje etapy. Jak widzimy, jest tutaj pakowanie, ważenie i etykietowanie worków, które później tym taśmociągiem przesuwane są, układane są automatycznie na paletach, streczowane i wędrują do magazynu. Cały proces produkcji karmy został przez te wszystkie lata działalności firmy Van Robeys doprowadzony niemal do perfekcji. Rygorystyczne pod względem jakościowym zasady pozyskiwania nasion, ich drobiazgowa kontrola i przemyślane składy mieszanek czynią produkty z rekiem jednymi z najlepszych na rynku Europy i całego świata. Najnowocześniejsza linia produkcyjna, jaka została zamontowana tu w ostatnim czasie, sprawia, że cały proces produkcji jest niezwykle wydajny i nie ma tu mowy o jakiejkolwiek pomyłce. System naważania i mieszania karmy gwarantuje powtarzalność produkcji, co jest bardzo istotnym elementem w całym procesie produkcyjnym. Dzięki licznym modernizacjom przeprowadzonym przez właścicieli firmy, hodowcy na całym świecie mogą cieszyć się karmą bardzo wysokiej jakości w świetnej cenie.
Obecnie znajdujemy się w magazynie produktów gotowych firmy Van Robey, skąd towary są dystrybuowane na całą Europę i świat. Mamy nadzieję, że tym krótkim filmem, który mogliśmy zaprezentować, przybliżyliśmy Wam troszeczkę duch i serce, duszę i serce, jaką firma Van Robey wkłada, aby produkt, który dostarczamy do hodowców, był naprawdę pieczołowicie przygotowany. Ja jako przedstawiciel generalny Van Robeysa na Polskę zachęcam hodowców do kupowania, użytkowania i korzystania z oryginalnych produktów firmy Van Robeys.